Co to jest Kościół? Słowo Kościół pochodzi od greckiego terminu eklezja. Tłumaczy się to jako bycie wybranym. Kto więc wybiera? Oczywiście Bóg. Chrześcijanin wezwany jest ze świata, aby pójść za Jezusem. Kościół jest zatem wspólnotą tych, którzy podążają za Chrystusem. Oraz jednoczą się z Nim i między sobą. Jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem przez wiarę, nadzieję i życiodajną miłość. Między sobą zaś jesteśmy zjednoczeni przez wspólne wyznanie wiary, przez celebrację siedmiu sakramentów oraz przez szacunek wobec autorytetu Kościoła. Wszystko to czyni nas katolikami i żyjącymi członkami Kościoła. Prowadzi nas to do słynnego obrazu Kościoła. Kościoła jako mistycznego ciała Chrystusa. Chrystus jest Jego głową, my zaś jesteśmy Jego członkami. Ten biblijny obraz ukazuje nam dwie rzeczy. Po pierwsze, podobnie jak ciało nie może funkcjonować bez głowy, tak samo jest w Kościele. Bez Chrystusa Kościół byłby martwy. Jezus opowiada o tym w przypowieści o krzewie winnym: On jest krzewem, a my Jego latoroślami. Odłączone od krzewu latorośle, nie przynoszą żadnych owoców, usychają. Podobnie jest z nami. Chrystus jest zatem głową Kościoła, wskazuje Mu właściwy kierunek. Bez Niego nic by nie działało. Jednocześnie jesteśmy wezwani do pracy w otaczającym nas świecie. Jesteśmy, zwyczajnie mówiąc, dłońmi i stopami Boga w świecie. Po drugie, obraz ciała pokazuje, że Kościół jest nie tylko zgromadzeniem wiernych, Ciało funkcjonuje tylko wtedy, gdy jego różne członki współpracują ze sobą. Podobnie jest w mistycznym ciele Chrystusa. Istnieją w nim różne zadania i urzędy. Wszystkie członki Kościoła tworzą strukturę hierarchiczną i pozostając we wzajemnej relacji, podporządkowane są głowie. Okej. Okay. Wszyscy wierni są członkami mistycznego ciała Chrystusa. Są nimi nie tylko ci, którzy wciąż żyją na ziemi. Ale też ci, którzy odeszli z tego świata przed nami. Dotyczy to tych, którzy wciąż potrzebują oczyszczenia, jak i tych, którzy cieszą się już chwałą nieba. Te wszystkie grupy dzielą się na Kościół pielgrzymujący czyli ci, którzy wciąż żyją na świecie, Kościół cierpiący czyli dusze czyścowe oraz Kościół triumfujący czyli dusze w niebie. Do Kościoła jako mistycznego ciała Chrystusa przyporządkowani są także ci ludzie, którzy być może nigdy o Kościele nie słyszeli, ale prowadzą przed Bogiem życie prawe i sprawiedliwe, wyczekują odkupiciela i szczerze poszukują Wszechmogącego. Być może nie należą jeszcze do Kościoła, ale Bóg towarzyszy im swą łaską, aby i oni mogli odnaleźć drogę do jego społeczności. Jednocześnie mogą być i tacy ludzie, którzy przynależą do Kościoła tylko pozornie. Z uwagi na sam fakt bycia ochrzczonym. Ich stan duszy jednak świadczy o tym, że są martwymi członkami ciała Chrystusa.